Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada. Ja jestem Stasiek. I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który miał premierę w zeszły piątek, 25 czerwca i jest to najnowsza część serii Szybcy i Wściekli. Szybcy i Wściekli 9, F9, czyli dziewiąta już część cyklu, a w zasadzie dziesiąta, jeśli liczymy spin-off Hobbs Show. Swoją drogą, o całej serii zrobiliśmy już odcinek i serdecznie zapraszamy do wysłuchania go. Jeśli chcecie poznać opinię o całej serii, wszystkich ośmiu filmach głównej sagi i właśnie Hobbs and Show, to zapraszamy do wysłuchania. Ale teraz w najnowszym filmie po raz kolejny powracamy do losów Dominika Toreto i jego rodziny. I co ważne, na stanowisko reżysera wraca Justin Lin. Po dość długiej przerwie z tą serią, wraca człowiek, który tchnął, nią, tchnął, tchnął w nią życie, tak naprawdę. Bo to prawda nie jest to reżyser pierwszych filmów, ale reżyser tych najbardziej znaczących i tych, które najwięcej zmieniły w serii. Tak, on do dokładnie wyreżyserował trzecią, czwartą, piątą i szóstą część, co jest dosyć niespotykane, bo, bo ta zmiana, jaka zaszła pi od piątej części sugerowałaby normalnie, że zmienił się reżyser, że ktoś inny wziął tą serię w ręce, a tu proszę. Nie, to, to Justin Lin po prostu zmienił całkowicie swoją wizję na tą serię i chwała mu za to. <grym> no i tutaj on wraca właśnie na, na stanowisko reżysera. To, jak sobie poradził w tej roli, omówimy później. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że w tej części po raz pierwszy od części drugiej Scenariusza nie pisał Chris Morgan. Mhm. Z tego co rozumiem, to nie został on wywalony, albo przynajmniej oficjalnie nie doszło tam do żadnego konfliktu. On dalej jest związany z serią, tylko po prostu najwyraźniej postanowił, że albo studio postanowiło, że będzie się zajmował innymi filmami. Związanymi z Marką, ale, ale akurat nie tym. On był też bardzo związany na przykład ze spin-offem and Show, więc prawdopodobnie pracuje nad sequelem do tego albo coś takiego i, i tutaj po prostu mm, za scenariusz odpowiadali Daniel Casey, Justin Lin i Alfredo Botello. Okej, okay, no to zanim przejdziemy do tego, o czym jest właściwie ten film i, i do naszych wrażeń, no to jeszcze tak ogólnie powiem, że. Ten materiał będzie w większości bez spoilerów, więc jeśli filmu jeszcze nie widzieliście, to możecie go spokojnie przesłuchać, bo przejdziemy do części spoilerowej też, ale jakby powiemy, kiedy to zrobimy i to będzie na samym końcu. Także na razie będziemy rozmawiać o tym filmie całkowicie bezspoilerowo. Mhm. No dobra, no to o czym właściwie jest ten film? No właśnie, dobre pytanie. Tak jak każdy film z serii Szybcy i Wściekli, ten film jest o... Wybuchach, samochodach i scenach akcji. Mm -hmm. Fabuła nie ma żadnego znaczenia w tych filmach, ok? No to prawda. <laughs> Ale jeśli mamy tutaj skupić się na tym, co tak naprawdę dzieje się, na tym pretekście do wybuchów, no to tutaj dostajemy historię, w której. Po raz kolejny ekipa Dominika Toreto musi powstrzymać zagładę świata, co brzmi tak. śmiesznie w kontekście pierwszych filmów o kradnięciu VHS-ów i wyścigach ulicznych. Tym razem dostajemy jakiegoś kolejnego McGuffina, który umie zhakować każdy komputer na świecie, korzystając z satelity. Wygląda jak jakieś w ogóle magiczne... Coś no, z Marvela, jakiś kamień nieskończoności, zamknięty w jakiejś kuli. I, ale co ważniejsze, jeśli chodzi o Fabułę, no to w tym filmie pojawia się brat Dominika Toretto, Jacob, którego gra John Cena i który jest zły. Jest, <grym> jest naszym głównym antagonistą, ale wraca też Cypher z poprzedniego filmu i ewidentnie jest budowana jako ten taki Ultimate Złoczyńca w tej serii, jako taki ktoś, kto będzie wracał, i kto jest takim ostatecznym przeciwnikiem naszej ekipy. Taki ta Thanos te te tego uniwersum. Drugie, <śmany> <śmany> tak. No, to, ale faktycznie to jest ciekawe, bo z reguły w poprzednich częściach wrogowie, przeciwnicy, antagoniści z poprzednich części nie wracali w kolejnych. Tak, dostawaliśmy właśnie jednego jakiegoś wroga. Zwykle takiego bardzo charakterystycznego, rozpoznawalnego w stylu Goyen'a Droka, Johnsona, Jasona Statama. I potem, no, nie, nie... albo znikali, albo stawali się Dobrze. dobrzy. <grym> no to prawda. No dobra, to, to chyba tyle jeśli chodzi o fabułę, więc możemy chyba przejść do naszych takich ogólnych wrażeń z tego filmu. No powiem tak. Ja się wybawiłem świetnie. Dawno tak dobrze się nie bawiłem w kinie, bo dawno w ogóle nie byłem w kinie na jakimś takim filmie. Znaczy, na, byłem na godzinie no ale godzina Werszką miała dużo takich momentów, gdzie jednak, które się nudziłem miałem taki wracać do tych potworów. Ten film ani na chwilę nie zwalnia, cały czas coś się dzieje, cały czas dostajemy jakieś sceny akcji wyładowane absurdalnymi, przerysowanymi eksplozjami i jakimiś przeczącymi. Prawą fizyki, popisami kaskaderskimi. Więc jak dla mnie, film spełnił swoją rolę. To jest takie, to, i, i, jeśli mam mówić jednym zdaniem, tak powiedzieć, o moich wrażeniach, no to dostałem to, czego oczekiwałem. Ja dostałam trochę to, czego się obawiałam. <laughs> to znaczy, ja się obawiałam dosyć nieźle. Myślę, że. Myślę, że jednym z głównych powodów, dlaczego tak było, było to, że byliśmy na tym w kinie i w imax więc na wielkim ekranie tak. z potężnym nagłośnieniem, tak jak się te filmy powinno oglądać. No ja też chciałem powiedzieć, że duży wpływ na to, jak ja odebrałem ten film, mogło mieć to, że zobaczyłem go w kinie. To jest w zasadzie drugi film z serii, który widziałem w kinie, ale... Poprzedni to był Hobson Show, więc pierwszy raz widzę Dominika Toreto na dużym ekranie, to jednak, to jednak robi wrażenie. No to prawda, to prawda. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z tych filmów, który warto obejrzeć w kinie, i... ale już nie wiem, czy tak bardzo bym polecała zobaczenie go na przykład w domu na, na telewizorze. W sensie, że cały urok tego filmu może, może wtedy zniknąć. Generalnie ten film dostarcza dużo dobrej zabawy. Przede wszystkim on, w nim jest bardzo dużo humoru. Wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej humorystycznych, jeśli nie najbardziej humorystyczna część w serii, przynajmniej w tej głównej, może, może Hobson Show miało ten poziom humoru podobny. Choć chyba tam bardziej, mnie, bardziej, mnie, bardziej do mnie trafiał ten humor. Mm -hmm. Tutaj ten film. W tym filmie jest bardzo dużo takich żartów polegających na tym, że ten film jest bardzo samoświadomy. Tak. Jest dużo łamania czwartej ściany i jest dużo jakichś takich inside joków, powiedzmy, trochę takich. Mm -hmm. Jakichś bardzo fanserwisowych. No, takiego fanserwisu i takich mrugnięć do, do fanów, którzy, którzy też jakby śmiali się z niektórych rzeczy w tej serii. I tego humoru jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że za dużo tego właśnie mhm. takiego samoświadomego tego nawiązywania, tego łamania tej czwartej ściany, a z drugiej strony, na, na całkowicie drugim końcu spektrum mamy jakiś taki straszny dramat rodzinny z postacią doma, gdzie dostajemy pełno jakichś takich retrospekcji i jakichś takich bardzo scen, które bardzo dużo, za dużo moim zdaniem, znaczy jakby wracamy do czasów, kiedy Dom był młody, kiedy był po na w ogóle nie wygląda jak Win Diesel. W ogóle nie wygląda jak Win Diesel, ale trochę brzmiał. Znaczy, moim zdaniem, spoko dobrania aktorzy, akurat tutaj bym się jakoś nie, nie doczepiła. Nie muszą wyglądać identycznie. Mhm. Ale ja nie jestem fanem generalnie retrospekcji w filmach jako, jako zabieg, w sensie. Nie przepadam za tym i tutaj było tego bardzo dużo. I to tak totalnie nie pasowało, jakby tonem do, do tego, co tak. dostawaliśmy w tych, w tych wszystkich. Ja e... mam w ogóle wrażenie, bo już rozmawialiśmy trochę o tym, jak ten film e, e, lubi operować fanserwisem i, i, i nawiązywać coś e, do nawiązywać do poprzednich filmów. Te flashbacki, mam wrażenie, momentami były trochę dla tych ludzi, którzy stęsknili się za pierwszymi trzema częściami. Bo dostajemy tam właśnie te takie uliczny wyścig w pewnym momencie, mm. gdzie po prostu dwa samochody jadą w prostej linii i nagle jest nitro, ale o, o dziwo bez tego przejścia do silnika. I w ogóle, no, cała stylistyka tego mam wrażenie bardziej przypomina właśnie pierwsze Fast and Furious trochę. Choć ta stylistyka w ogóle nie, nie przypomina jednocześnie żadnej z tych części, w sensie przez to, że tak bardzo się cofamy w czasie i mamy jakiś taki dziwny filtr przez wszystkie te retrospekcje, to w ogóle jakby nie wygląda jak Szybcy i Wściekli. No, chodzi mi o to po prostu, że wracamy do tych klimatów wyścigów mm -hmm. i, i tego... Czasów, kiedy te samochody i wyścigi były tym, co się liczyło w tych tak. filmach. Jakby mamy pokazane to, że ta seria całkowicie nie zapomniała o tym, o co kiedyś w niej chodziło. No, no to prawda. I właśnie dostajemy dużo właśnie takich dramatycznych scen, które nie mają jakieś emocje w nas wywołać i jednocześnie do dostajemy dużo właśnie jakichś takich Humorystycznych scen, które są totalnie głupie i jakby. Bardzo niewyważony jest ten film. Znaczy, tak. tak, łączenie jakichś bardzo głupich momentów, absurdalnych z dramatem i poważnymi monologami, to jest już chyba coś charakterystycznego dla szybkich i wściekłych. Mm, Tylko teraz po prostu. Inny teraz rodzaj moim zdaniem i... obie te rzeczy były jakoś tak podkręcone do maksimum, w sensie, że ten dramat. Był kreowany na bardziej dramatyczny niż w rzeczywistości był, a te śmieszne sceny też były jakoś tak. bardziej niedorzeczne niż, niż do tej pory. I, i, I przez to mam wrażenie, że nigdy wcześniej nie, nie było takiego dużego kontrastu między tym wszystkim. To wszystko jakoś mhm. tak fajnie współpracowało. A tutaj właśnie jest trochę moim zdaniem taki, taki bałagan i taki. No, no po prostu tak jakby nie jest dobrze zrównoważony ten film. I, i czuć taki. Jakby się oglądały dwa różne filmy, trochę momentami. No, trochę rozumiem, o czym mówisz. I jeśli miałbym powiedzieć, jaki jest mój największy zarzut tego filmu, to to jest właśnie ten dziwny humor samoświadomy, bo ta samoświadomość była do pewnego stopnia w poprzednich filmach. W sensie byliśmy. Było widać, że to nie jest wszystko robione na poważnie, jakby. Mm -hmm. No, nie da się po prostu brać na poważnie tego, jak oni się ścigają z łodzią podwodną, i Gwindy Rock Johnson odsuwa torpedy gołymi rękoma. Ale. Teraz, jakby ten film na każdym kroku próbuje nam pokazać, że patrzcie, to jest dla jaj, patrzcie, my jesteśmy świadomi tego, że, to, że, że wy to oglądacie ironicznie, czy coś takiego, a jakby w poprzednich filmach to było bardziej jednak jakieś takie, nie wiem, szczere. Jakby ten film nie próbował się popisać tym, jak on, mm -hmm. jak on jest absurd, absurdalny, tylko. Po prostu był. Tak, był w pełni oddany temu, a, a tutaj jakby próbuje się trochę odciąć od tego. Nie mm -hmm. wiem, czy rozumiesz, o, o czym tak, mówię. Tak, tak, tak. No, jakby... jakby trochę się wstydził y, y, tego, tego absurdu momentami i chciał pokazać, że okej, okay, to jest tylko takie tutaj dla jaj. I to tylko momentami wybijało mnie z filmu. To nie jest coś, co, 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 co psuje dla mnie cały film, ale były takie dialogi, że sobie myślałem, że okej, okay, trochę za daleko. I co ciekawe, to właśnie to za daleko nie dotyczy w moim przypadku jakiegoś absurdu czy, czy, czy tych dziwnych scen akcji, tylko właśnie tego. W jaki sposób? Tak, tej samoświadomości i tego, w jaki sposób oni podchodzą do, do, do tego wszystkiego w tym filmie. Mhm. Ale chcę wspomnieć tutaj też o czymś, co, co tobie już wcześniej mówiłem, że jedyną postacią, która wydaje mi się cały czas. Jest, pozostaje tak całkowicie na, na poważnie wewnątrz tego wszystkiego, która nie jest tak odcięta, jest właśnie Dominik Turetowi na Dizla, który w pełni jest oddany temu dramatyzmowi i, 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 i tym swoim dialogom o rodzinie i wierze, które oczywiście tutaj też dostajemy ich bardzo dużo i, I za mam które wrażenie, tak kochamy. że, że są jeszcze bardziej. Patetyczne i przesadzone. Patetyczne i przesadzone, i sztuczne, i nienaturalne niż, niż były do tej pory. W sensie, że chyba w żadnej części nie miałam czegoś takiego, że dwie postacie rozmawiają ze sobą o czymś jakimś takim zupełnie nieistotnym, po prostu jakaś taka wymiana zdań. I ja się śmieję z tego, co oni mówią, bo po prostu to jest tak nienaturalne i, i, i tak sztuczne i, i tak jakby... No tak, znaczy to się już oczywiście zdarzało w poprzednich filmach i tutaj też to wypadało momentami lepiej, momentami gorzej i to właśnie czasami po prostu było czuć, że to jest robione trochę na pokaz, na siłę, a czasami było w tym więcej uroku takiego jak w poprzednich filmach, ale yy... no jak dla mnie trochę za bardzo jeśli chodzi o to Właśnie te takie świadome rzeczy, ale a tak poza tym, to cały czas miałem uśmiech na twarzy przez cały film. Okej, okay. kolejna rzecz, która dla mnie jest bardzo dużym minusem tego filmu i niestety już była dla mnie sporym minusem od samego początku, to znaczy jeszcze zanim zaczęłam ten film oglądać. W tej części nie ma Hobsa, nie ma Dwayna Deroka Johnsona, czyli najlepszej postaci w całej tej serii i postaci, która w sumie wydaje mi się, że bardzo. Dużo się jakby przyczyniła do tego, że te filmy zrobiły się znowu. Yy, znaczy znowu, że, że te filmy w pewnym momencie po prostu zrobiły się fajniejsze, ciekawsze, lepsze i. Bo tak naprawdę poprawiła się ta jakość od piątej części, czyli właśnie od tego momentu, kiedy mhm. on się pojawił. Tak, właśnie mówiliśmy o tym już w naszym odcinku o całej serii, że od kiedy pojawia się The Rock, to pojawia się też nowa jakość w serii i bardzo szkoda, że go tu nie ma. A wiąże się z tym pewna ciekawa historia, bo prawdopodobnie nie ma go w tym filmie dlatego, że bardzo pokłócił się z Vinem, Dieslem i Tyrisem. I to jest trochę śmieszne, trochę komiczne, bo właśnie oni od jakiegoś czasu, już mniej więcej po siódmej części Szybkich Wściekłych, zaczął się taki beef między tymi aktorami. Podobno zaczęło się od tego, że Dwayne Rock Johnson gdzieś tam powiedział, że niektórzy na planie Szybkich Wściekłych to straszne diwy i, i, i uważają się za wielkie gwiazdy, a nie są, czy coś takiego. <grym I <grym oczywiście <grym nie, nie wspomnę nikogo z imienia, ale Vin Diesel i Tyrese z jakiegoś powodu uznali, że e, to ich bardzo obraża. I właśnie Tyrese zaczął w mediach społecznościowych bardzo podbudowywać atmosferę jakiegoś takiego konfliktu między nimi i właśnie Windiza się w to włączył i Dwayne Rock Johnson i oni tak w jakichś no wywiadach, w jakichś tweetach. Właśnie, ja się dowiedziałam wczoraj przynajmniej o tym, że, że Tyrese nawet powiedział, że jeśli Dwayne The Rock Johnson będzie grał w tym filmie w tej najnowszej części dziewiątej, to on, to on nie będzie w nim grał. E, tak. No No cóż. No i to ma też oczywiście duży związek z tym, że Dwayne The Rock Johnson y, ma swój własny spin-off razem z Jasonem Satamem, Hobson Show i właśnie Vin Diesel i Tyrese uznali, że to jest takie zdrada i tej ich rodziny, że on, on odszedł robić coś swojego i przez to zresztą, jak kiedyś było tak, że. Co dwa lata wychodził film z serii Szybcej wściekli. To teraz były, było więcej czasu przerwy między mm. ósemką a dziewiątką, przez to, że w międzyczasie jeszcze było Hobbs Show. I, I wiem, że to te, do tego też Tyrese miał jakiś tam przytyk, że, że przez nie, że, że on teraz zabiera im cały spotlight, zabiera im całą chwałę i, i, i że on myśli, że, że to jest jego seria, a go to nawet nie było od początku, że oni tam są duże i tak dalej. I to naprawdę urosło do jakichś takich dużych rozmiarów że do tego stopnia, że już w ósmej części. Vin Diesel i Dwayne Rock Johnson nie dzielą żadnej sceny ze sobą, oni, jeśli ich postacie wchodzą w interakcję, to to nie było nagrywane razem na planie, to są po prostu pocięte sceny w taki sposób, żeby się nam wydawało, że oni ze sobą rozmawiają, ale tak naprawdę nie było ich obok. I e, no to jest trochę śmieszne. Mm. To jest bardzo śmieszne moim zdaniem. No, ale no to niestety, no mam nadzieję, że... Znaczy z tego co rozumiem, to próbuję to trochę załagodzić, bo ostatnio Windy Diesel się wypowiedział, że tak naprawdę to to była trochę taka... Takie udawane to było. Takie udawane trochę, że on tak naprawdę chciał wydobyć Dwayna Droka Johnsona najlepsze aktorstwo. Używając takiej techniki udawanego <noise> bifu i udawanej jakiegoś udawanego konfliktu. Żeby on po prostu cały czas był zdenerwowany, żeby marszczył brwi i napinał mięśnie i. E, tak. No trochę mnie bawi y, obraz Vin Diesel, trener aktorstwa. <noise> e, nie wiem, tak, tak trochę absurdalne mi się to wydaje. O też warto wspomnieć o tym, że podobno w kontraktach Win Diesel i The Rock mieli zapisane że oboje muszą przyjąć taką samą liczbę ciosów i oddać taką samą liczbę ciosów i też tam nie mogą mieć jakichś konkretnych obrażeń, że tam chyba nie mogą mieć jakichś tam twarzy jakoś skrzywdzonej widocznie wow. na ekranie i że muszą wyjść właśnie na takich oboje, każdy z nich musi wyjść na takiego samego macho jak ten drugi i takiego samego manly mężczyznę i, i badasa, Także no... Ci panowie chyba mają trochę, trochę kruche ego, tak mogłoby się wydawać. No, no, no ale teraz na przykład Vin Diesel y, sobie wziął innego wrestlera y, w zastępstwie i teraz mamy Johna Sinek, który też ma większego bicepsa od Wina Diesla, więc nie wiadomo jak to się skończy. No może się szykuje kolejna tutaj jakaś akcja. No to, to były takie nasze ogólne wrażenia z filmu, ale jeszcze tak skupiając się bardziej na poszczególnych jego aspektach, A, aktorzy i postaci. W tym filmie się pojawia bardzo dużo postaci. Bardzo dużo postaci. No aktorsko tak ogólnie większość z nich wypada mniej więcej tak jak w wszystkich poprzednich częściach. No nie, powiedzmy, nie że to te... nie jest seria, w które, która słynie z popisów jakiegoś e, aktorstwa najwyższych lotów. No zdecydowanie nie. Ja trochę mam zarzuty do... Wina Diesla? Mam wrażenie, że dostaliśmy go w tej części trochę więcej niż w poprzednich, że ten film się trochę bardziej na nim skupia i przez to. zupełnie trochę... jakby poczuł, że nie jest taką gwiazdą, jak powinien być. No mniej więcej. I, i przez to trochę wychodzi, wychodzi na wierzch taki. No, no jednak brak jakichś takich dobrych umiejętności aktorskich ze strony Wina Diesla. No powiedzmy sobie tak, Vin Diesel nie jest jakimś super aktorem. No nie, on, on, on dobrze jakby mm, napina mięśnie. Tak, on i gra się jeden bije. typ postaci i on ma taki charakterystyczny urok mm -hmm. tego takiego mięśniaka ojca jakiegoś ziomka, ale który zrobi ci krzywdę, jak krzywdę na niego spojrzysz. Mm -hmm, ale chyba jednak lepiej. Działa jako postać taka, może nie drugoplanowa, ale, ale danie, zrobienie z niego takiej naprawdę pierwszoplanowej postaci jest trochę. No, no, no to nie jest jakby rola, którą on jest w stanie udźwignąć. I, i trochę to tutaj mhm. się tak rzuca w oczy, wydaje mi się, że że mam wrażenie, że w poprzednich częściach nie dostawaliśmy go aż tak dużo jak w tej części i przez to to się aż tak bardzo nie rzucało w oczy, a, a teraz już kiedy dostajemy go tak dużo, to trochę to... Tak, wcześniej słabe aktorstwo było rozłożone pomiędzy niego i pola Walkera, a teraz tak, jest to Tak, no, on... no, no mniej więcej, no jakoś jak oni byli w dwójkę i, i żaden z nich nie był specjalnie dobrym aktorem, to jakoś tak to się równoważyło i, i działało spoko. Przynajmniej mieliśmy jakieś takie, powiedzmy, spoko interakcje między nimi, a, a tutaj... Tak, trochę średnio to działa. W sensie dobrze by było, jakby w kolejnych częściach znowu mógł dzielić tą powiedzmy, główną rolę z kimś. Mm -hmm. e, no, tutaj się akurat zgodzę. Faktycznie jest go sporo i, i, i sporo wychodzi na wierzch tego. No tego właśnie, o czym, o czym mówiłaś, tego takiego nie, 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 niezbyt e, dobrego aktorstwa i jakiejś takiej. Sztuczności trochę. No. Takie, no i też tak ten film podkręca tam jego windizelowość do, do maksimum. Tak jak wszystko w tym filmie, więc dostajemy bardzo dużo takiego charakterystycznych spojrzeń i takiego powolnego mówienia o jakichś poważnych sprawach. No, no <grym> 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 dokładnie tak. <grym> 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 e no i jak to mówię, ma to swój rok, e ale można się trochę zmęczyć. E ma to swój rok przede wszystkim, jak jest tego mniej. I, i, tak, I wtedy e, tak. działa najlepiej. Znaczy, nie no, ja, 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 ja nie powiem, że, że nie wiem, że Dominik, które to, to jest jakiś minus tego filmu, bo, no nie, bo to jest jednak serce, tak jak mówiłem, on wnosi tę taką powagę i tą tako, to takie oddanie do tego filmu. I, mm -hmm. i, i ja, ja widzę, że dla, dla właśnie dla Wina to bardzo dużo znaczy ta seria I, i, to, no. i, i, i ten film, i on jest właśnie tak bardzo. Oddany, on bardzo chce, żeby to wyszło jak najlepiej i, i, i jak najpoważniej, najbardziej dramatycznie. I ja to doceniam trochę i, i, i szanuję I, i, i to jest fajne, że, że nie wszyscy stroją żarty z niektórych tych rzeczy, które tam są w tym filmie. No, no to prawda, ale za to, to co wyszło aktorsko na plus, to John Cena. Zdecydowanie. I on tutaj, jego znowu z kolei trochę w drugą stronę, jego w tym filmie jest znacznie mniej niż by się można było spodziewać. To prawda. Trochę to jest rozczarowanie, że jest go tak mało, bo jednak każda scena, w której się on pojawia jest super. No. On akurat właśnie, no nie wiem, właśnie go tu jest mało, więc ciężko tak jakby oceniać, ale mam wrażenie, że on spokojnie mógłby pokierować y, jakimś filmem w głównej roli. Po, po tym filmie przynajmniej mam takie wrażenie. No ale... albo właśnie trochę wejść, powiedzmy, na miejsce Briana i, i być no. tym y, tą drugą postacią do pary z Winem, żeby jakby były jednak te dwie postacie, które, które są głównymi bohaterami tej no serii. Tak, do tego świetnie by się właśnie nadawał. no. Nie powiemy wam, jak się kończy ten film i nie wiemy, co przyniesie przyszłość. No, to prawda. Ale, ale fajnie, jakby podoba mi się ta decyzja, bo John Cena idealnie pasuje do, do tej serii. Tak. I, i, I w sumie tak spodziewałam się, że, że on może wypaść dobrze w tym filmie. Gdzieś tam już miałam okazję widzieć jakieś jego, jakieś jego występy aktorskie w innych filmach i, i było okej. Okay. No i teraz za niedługo premiera będzie miał Suicide Squad, gdzie on też gra i, no tak. i po zwiastunach też e, wydaje mi się, że będzie nawet jeszcze lepiej niż, niż w tym filmie, także nie mogę się doczekać i... Nie mogę się doczekać już każdego filmu, w którym e, ma być John Cena. No to prawda. E, także John Cena zdecydowanie na plus. Pozostali aktorzy, tak jak mówiliśmy, jest... E... Raczej klasycznie. Klasycznie, no tak jak zawsze. Oni są. Niektórzy wypadają fajnie, w sensie, że jest jakaś taka fajna chemia między tymi postaciami, jakieś takie spokorelacje. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden występ aktorski, na jedną w zasadzie postać, której dostaliśmy tak zaskakująco sporo w sumie w tym filmie, i to jest Ramzi, grana przez y, Natali Emanuel. I moim zdaniem ona wypada super tutaj w jakichś takich komediowych momentach, i, mhm. i, i, i szkoda w sumie, że od tej siódmej części, kiedy ona się pojawiła, nie dostawaliśmy tego aż tak dużo, mam wrażenie, że to było jakieś tam w tle i w ogóle jeszcze w poprzednich częściach był jakiś taki dziwny motyw. Trójkąta miłosnego z nią, terzem i Romanem, i bardziej no. cieszę, że to porzucili tutaj i, i. No, znaczy, to jakby trochę dalej wisi w powietrzu, bo nadal głównie z nimi jakby spędzały się. Tak, czas, jest jakaś ale... relacja między nimi, ale tutaj bardziej. Ale nie można jakichś ta... takich żartów na zasadzie, że no, to którego z nas byś wybrała? No, To, <laughs> i tak było, dalej. to było bardzo y, niezręczne w poprzednich filmach i takie. Eee. No, to, to było dziwne. I, I cieszę się, że tego, z tego zrezygnowali. Tutaj właśnie ta trójka dostarcza wielu jakichś takich żartów e, sytuacyjnych i, i e, momentów e, komediowych. Niektóre wypadają lepiej, niektóre gorzej, ale właśnie moim zdaniem w fajnym kierunku podzielili tę relację między tymi postaciami. No na pewno, jakby relacje między tą trójką są jakimś takim dla mnie przynajmniej trochę jasnym punktem tego, tego filmu, w sensie jakby zawsze mi się generalnie dobrze, dobrze ogląda właśnie relacje między tą trójką postaci i, i zawsze jakieś tam śmieszne interakcje są między nimi. E, oczywiście Roman zawsze mówi dużo głupich rzeczy, i, ale wydaje mi się, że nawet w tym filmie trochę więcej rzeczy udało mu się jakichś takich powiedzieć, które faktycznie mnie bawiły, bo z reguły to były bardziej jakieś takie po prostu irytujące, to tutaj też takie Po prostu chyba tego jest więcej i, i przez to... E... E, więcej trafia. Może, no. Mamy tutaj też trochę powracających postaci z poprzednich filmów i to w ogóle sięgnęli dość głęboko, bo wracają trzy postaci, które wcześniej widzieliśmy tylko w Tokyo Drift i to jest bardzo dziwna decyzja, żeby ich przywrócić. No, to jest bardzo jakaś taka. Kolejna rzecz, która sprawia, że te filmy jeszcze bardziej są podobne do jakichś tam Marveli, Star Warsów i całej reszty, że po prostu wracają jakieś postacie, które się pojawiły parę filmów wcześniej. Mhm. E, tylko, że wracają te postaci, nazywają się tak samo, wyglądają tak samo, niby mają taką samą historię, ale jednak wszystko jest w nich zmienione. Mają. Zupełnie inne role, jakby nie mają żadnego związku z tymi postaciami, z ich charakterami i, i, i rolami, które grali w Tokyo Drift. A poza tym aktorzy zestarzyli się bardzo, a w linii czasowej minęło mało czasu między Tokyo Drift a tym filmem, co jeszcze bardziej sprawia, że to jest zagmatwane, jeśli chodzi o upływ czasu w tej serii. I ja myślę, że to jest jakaś podbudowa podróży w czasie, które kiedyś się pojawią. Miejmy nadzieję. I, i właśnie wracają te postaci z Tokio Drift. Wraca też Han, to już wiemy z trailerów. Ale to w sposób nie jest powiązane w zasadzie? W sensie mm -hmm. jest cały wątek w Tokio, ale on nie ma związku z postaciami z Tokio Drift. No, to prawda. <laughs> Co się wydaje, takie trochę... Sprzeczne z jakąś taką intuicją i, 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 i oczekiwaniami, no ale, no nie wiem, ciekawa decyzja. No, no to prawda, to, to jest, jest dziwna decyzja, ale z drugiej strony ta całkowita zmiana charakterów postaci i zostawienie po prostu y, tych samych imion i nazwisk, i aktorów, którzy je grają, to jest coś, co już dostaliśmy w szybkich i wściekłych y, wcześniej kilka razy, tak. <laughs> więc, y, no, chyba można się przyzwyczaić do tego. No, i wspomniałem mm. o tym, że wraca Han, i to jest jakby duża rzecz, i to jest jakby taki główny element marketingu, trochę też e, no. a, a przynajmniej znaczący, tak? No, bo że Trailer się kończył Justice is Coming, i dochodziło właśnie o tą sprawiedliwość dla Hana, który tam umarł kiedyś. I, i się zastanawiacie się, czy jego powrót jest jakoś sensownie wyjaśniony? To nie. <tos playing> w sensie, no, jest tam jakieś wyjaśnienie. Nie dostajemy jakieś takie nie śpię, ale... niezbyt. Racjonalne i trochę zagmatwane wyjaśnienie tego, jakby w realiach tej serii? Okej, okay, kupuję to, to, mm -hmm. to, ma, to ma zupełnie pasuje do tego wszystkiego, mm -hmm. ale oczywiście jest to zrobione tylko po to, że no, ludzie się domagali tego i, i lubili tę postać, więc okej, okay, musimy coś wymyślić. Ale już dwa razy pokazywaliśmy jego śmierć i z, zmienialiśmy coś tam w związku z nim, ale okej, okay, zmień, zmieńmy trzeci raz i no. Ogólnie Hanna też nie jest tak dużo w tym filmie, jak można było się spodziewać. Bardzo mało go jest, moim zdaniem. Ale w sumie nic dziwnego: tych postaci w, ty w tym filmie jest tak dużo, że ciężko było wszystkim poświęcić jakoś yy, dużo czasu. Generalnie w tym filmie dużo jest, mam wrażenie, jakichś takich momentów, kiedy dostajemy dużo jakiejś takiej ekspozycji. Która jest jakaś taka dziwna, i nic w sumie nie tłumaczy, I, i mamy taki moment, gdzie bohaterowie nam tłumaczą, jak coś się wydarzyło, albo jak coś działa, i tak dalej. A ty to oglądasz masz takie Co? I, I nic nie rozumiesz, albo jakiś taki brak konsekwencji rzeczy, które mają miejsce. Że czasem jakby dzieje się coś takiego, co jest sprzeczne z tym, co zostało wcześniej powiedziane, albo co się wcześniej wydarzyło. Mam wrażenie, że bardzo dużo jest takich momentów. No uh, ale doszukiwanie się logiki w i wściekłości no, to jest nie, już nie, naprawdę... No, nie, nie, nie doszukiwałabym się logiki, ale po prostu momentami to, to sprawiało, że się zastanawiałam Czekaj, co? co? Co tu się wydarzyło? I musiałam się chwilę zastanowić, co właściwie się stało. No nieważne, musiałabym podawać jakieś konkretne przykłady. Ale, ale właśnie dużo jest jakichś takich rzeczy. No ale dobra, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o aktorów. Krótko o reżyserii. Jak wypadł tutaj Justin Lin? No, Justin Lin, w stylu Justina Lina, bardzo umiejętnie kręci sceny akcji. Tak, no, no te sceny akcji są takie, że widać w nich taką wprawioną rękę reżysera, który zrobił już dużo filmów i wie, jak to wszystko zrobić. Z drugiej strony trochę brakuje mi jakiegoś takiego powiewu świeżości w tych scenach akcji. W sensie one są wszystkie poprawne, one są fajnie, dobrze zrobione, ale nie ma w nich niczego takiego wow. Jak, no, hmm. jest tam parę jakichś Zastajemy wyjątków. Dostajemy kilka takich ciekawszych momentów, gdzie, nie wiem, ta kamera się jakoś obraca, przechodzi przez ściany i tak dalej, podąża za aktorami przez jakieś tam dłuższe ujęcia, ale no, jest to raczej taki klasyczna akcja w stylu Szybkich i Wściekłych. Hmm, oczywiście odpowiednio absurdalna i dziwaczna. No i myślę, że tak jak mówiłem, Justin się po prostu sprawdził w tym, w czym jest dobry. Mm -hmm. Znaczy właśnie wydaje mi się, że Justin to była taka bezpiecz... to był taki bezpieczny wybór, bo on wie jak robić te filmy, zrobił ich wcześniej już cztery i dwa z nich były bardzo dobre. Jeden był dobry, jeden był kiepski. <laughs> Także jakby wiadomo było, że ten film będzie powiedzmy solidny, ale mimo wszystko chyba wolałabym, żeby wzięli jakiegoś młodszego, nowego reżysera, który jeszcze tych filmów nie robił i może coś świeżego by dodał od siebie do tej serii, bo tutaj trochę dostajemy właśnie taki powtórkę z wszystkiego, co lubimy i, i tego, co mieliśmy do tej pory w nowym wydaniu. No z tego, co rozumiem, to Justin Lin zamierza już zostać do końca i reżyserować te filmy, także... Może w spin-offach dostaniemy coś świeższego. No, możliwe. Może faktycznie trochę bardziej. I szczerze mówiąc, trochę bardziej mm, nie mogę się doczekać chyba kolejnego spin-offu niż, niż kolejnej części serii. Aspekty techniczne. Mówiliśmy już o scenach akcji. Mm, ja bym chciała tutaj jeszcze wskazać, że. Jeśli chodzi o muzykę, to dużo jest w tym filmie rapsów, a to się zawsze ceni. Tak. Muzyka w ogóle super wypada, jak zawsze, wszystkich wściekłych tam. To nie jest do końca muzyka, której może bym słuchał, e, tak sobie po prostu, jadąc tramwajem, e, jak, jak wchodzą te jakieś e, e, latynoskie rytmy, ale super pasuje do tego wszystkiego no. i, i moim zdaniem dobór soundtracku super. No, pojawiła się nawet piosenka NWA. Mhm. A to jest zawsze. To jest zawsze mile widziane. Muzyka to jest najlepszy aspekt tych starzbaków, o których mówiliśmy wcześniej. Mhm. Tak, no to prawda. No i jeszcze tak ogólnie ten film jest najdłuższy z całej serii, bo trwa w sumie 2 godziny 25 minut. Więc jest dłuższy niż jakby przebił poprzedni rekord, bo wcześniej dwie najdłuższe części to był Hobson Show i siódma część, które też trwały tam no trochę krócej. Moim zdaniem może to jest kwestia tego, że, że widzieliśmy ten film w kinie, ale mi nawet dosyć szybko zleciał ten film, w sensie nie dłużył mi się jakoś tak, specjalnie. Tak, w ogóle nie czuć, że on jest jakiś długi. Moj, y, ósemka na przykład dłuża mi się o wiele bardziej, mhm. a tutaj, y, nie wiem, tak płynąłem przez ten film i, i zanim się obejrzałem, to już byliśmy w finale. Mhm. I no, tak jak już mówiłem, ten film y, jest bardzo szybki, nie zatrzymuje się, znaczy są takie, jest w chwilę takich spokojniejszych momentów, ale generalnie yy, raczej jest taki, tempo jest odpowiednie, właśnie sprawia, że, że nie nudzisz się. Wsuchie coś, coś się dzieje i dowiadujemy się czegoś, co, tak jak mówiłaś, czasami nie ma sensu, czasami sprawia, że się zastanawiasz, co, <laughs> ale no, podtrzymuje cię na brzegu fotela i, i, i sprawia, że, że chcesz więcej, więc. Yy... To akurat jest bardzo umiejętnie zrobione w tym filmie. No to chyba tyle, jeśli chodzi o tą część bezspoilerową, więc jeszcze tak podsumujemy dla tych, którzy nie chcą słuchać spoilerów. Mm, moim zdaniem ten film jest okej, okay, jeśli jesteście fanami serii, fanami tych nowych filmów i liczycie po prostu na, no, no po prostu taką głupią rozrywkę powiedzmy, gdzie jest dużo nonsensów i, i dużo humoru i po prostu chcecie iść do kina i... Odmurzyć się trochę i, i się dobrze bawić, to jest szansa, że ten film Wam się spodoba. Aczkolwiek no, nie gwarantuję tutaj tego, że, że ten film Wam się spodoba, bo wiem, że wielu osobom się nie podobał i zupełnie to rozumiem. Jest to jednak moim zdaniem słabszy film niż poprzednie części. Nie jest to zdecydowanie ten poziom, który dostaliśmy na etapie gdzieś tam 5, 6, 7 części. Także wydaje mi się, że tutaj widzowie się tak podzielą mniej więcej pół na pół na takich, którym się będzie ten film podobał, i takim, którym się ten film nie będzie podobał. No, ja tak jak mówiłem, świetna zabawa. Gorąco polecam wybrać się do kina całą rodziną, dobrze, dobrze się bawić. I no, nie jest to może moja ulubiona część, ale myślę, że raczej jest wyżej w rankingu niż niżej. I, i... no, tak jak mówiłem, to jest to, czego oczekiwałem. Absurd, akcja, wybuchy, humor. Kilka takich scen, które wyrywają z filmu, ale nic, co zepsułoby zabawę, bo naprawdę kawał dobrego kina rozrywkowego. Bardzo fajny film. No to jeszcze tak szybko porozmawiamy o rzeczach spoilerowych, bo jest parę rzeczy, o których trzeba powiedzieć, a, a które no, mogą być uznane za spoilery, choć nie wiem, czy to jest jakoś super istotne w przypadku tej serii. Także zostaliście okay. ostrzeżeni, wchodzimy w strefę spoilerową. Uwaga, spoilery! No, oni w tej części lecą w kosmos, nie? Tak. I to nawet nie jest żart. Ty. E, to nawet nie jest żart, ale. Ale też jest. Ale. Właśnie tym czasem trochę to tak traktuje, ale. No, To, że oni polecą w którejś części w kosmos, to jest taki żart, który krążył między fanami serii nie tylko od lat, odkąd tak naprawdę te filmy się zaczęły robić, jakieś takie bardziej niedorzeczne. No tak, ja wrażenie, to... nie, to już taka od piątej części. Ludzie no, no, mniej więcej. <głos》>, nie pamiętam za bardzo tego, ale mam wrażenie, że od kiedy mam styczność gdzieś tak pośrednią. Od, od, od kiedy zaczęło się to narzekanie, że no, te nowe filmy są takie tak, absurdalne. Tak, że o, zaraz będą w kosmosie pewnie i no to tutaj ktoś przyszedł i powiedział, no dobra, no patrzcie, będą w kosmosie. No i to jest kolejne, po raz kolejny dostajemy właśnie jakieś taki, takie mrugnięcie w stronę fanów i takie, że o, patrzcie, to jest to wszystko, co, o czym wszyscy mówili, no to tutaj to wrzucimy i, i dużo jest takich mhm. elementów w tym filmie, gdzie właśnie no, no chociażby też ten żart Romana o tym, że, że oni są niezniszczalni tak, i cały tak. Często powiada, to jest jakiś taki ciągnący się żart przez cały film. I to też jest takie, wydaje mi się, mrugnięcie właśnie okiem do, do fanów i to, takie, to taka samoświadomość tego filmu. Mm -hmm. No, i generalnie to tak, sam fakt, że oni lecą w ten kosmos i muszą tam wysadzić satelitę. To nie jest dla mnie zbyt wiele czy jakieś przesada. Bo moim zdaniem, no. w tej serii nie ma czegoś takiego, jak przesada albo jak mm -hmm. zbyt wiele. Oni mogą robić co chcą, oni, nie wiem, mogą przy nas części na dinozaurach, i ja nie uznam, że to jest przesada, to jest po prostu wszystko w duchu serii, ale to jest po prostu dla mnie jakoś tak mało kreatywne, w sensie, mm -hmm. oczywiście, że lecą w kosmos, jakby wszyscy tak, wszyscy sobie z tego żartowali i teraz oni lecą w kosmos i ja o wiele bardziej, bardziej mi się podobały te sceny, gdzie oni robią coś absurdalnego, ale... Na tym swoim podwórku, związanym z samochodami i, i wybuchami. Jak oni używają tych magnesów, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, które też nie mają żadnego sensu i jakiejś takiej konsekwencji, to, to, to o wiele lepiej się bawiłem, niż jak oni lecieli w ten kosmos, bo. No tak jak mówię, to było takie trochę oczywiste wręcz. Jakkolwiek absurdalnie nie brzmi to, że szybcy wściekli, lecą, lecą w kosmos, to jest oczywista rzecz, no to było to już takie. Okej, okay, wiemy. Żartowaliście sobie z tego od dawna. No to teraz macie. Ja bym się bardziej zdziwił, gdyby oni nie polecieli w ten kosmos. Gdyby coś poszło nie tak pod koniec i jednak gdyby. Gdyby powiedzieli, że lecą i jednak nie polecieli. Tak, bo gdyby się nagle okazało, że okej, jednak nie da się polecieć samochodem w kosmos i oni wyspadli po prostu, czy coś. Tak i bym się bardziej zdziwił. Nie umarliby, bo to niemożliwe, bo. Umarliby, ale później by wstali. Tak, tak. Tutaj też mamy dużo tych scen, właśnie w kosmosie, między innymi, jedna z nich jest, która jest bardzo dziwna, bardzo taka. No. Znaczy, ja jestem tutaj trochę. stronnicza powiedzmy. To jest jeden z moich ulubionych rodzajów żartów w filmach, że ktoś umiera. Ale jednak mu się nic nie dzieje. To jest jakiś taki żart, który mnie jakoś tak wybitnie bawi, zawsze. Nie wiem, mi się ba bardzo kojarzy z serią e, strasznych filmów, gdzie właśnie niektóre postacie umierały, a później się nagle pojawiały, jakby nigdy nic. I mnie to za każdym razem strasznie bawi, więc, więc w tym no, filmie dużo trochę, tego było dużo. I, 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 i mnie trochę bawiło też. No, z jednej strony to trochę zabiera jakiś takiego napięcia, jakieś stawki. Ale z drugiej strony są szybcy i wściekli, jakby no, a tutaj wiemy, już że już nie zrobią od... nagle dramatu z tego, że postaci umierają. No więc... tutaj już od dawna jakby śmierć postaci nic nie znaczy. i, tak, i... i do tego wszyscy mają super i właśnie są nieśmiertelni, tak jak sami zauważają w tym filmie. I, e, <grych> no, no to, że czy... oni jakby rozmawiają o tym, to właśnie dla mnie trochę tłumacz, bo jednak wolałbym, gdy mm -hmm. wolałem, jak to było na takim poziomie, że oni nie są świadomi tego, jak bardzo absurdalne tak, no to no jest. No właśnie, no właśnie. Ja wolę, jak te filmy robią coś takiego, a tutaj za bardzo oni zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że są w filmie. Zresztą mamy dialog w tym filmie, w którym mówią, gdyby to był film, to coś tam, coś tam. Tak, to prawda. No, no. No i tam później jest w ogóle też jakaś taka dziwna sekwencja żartów o Star Wars. Bardzo która była... długi dialog za długi, za długi o Star żart. Wars, <laughs> który. Okej, okay, na przykład dostajemy jakiś taki one liner związany z tym Star Wars. Mm -hmm. Suka milenium. Mam takie, no taki uśmiech na twarzy, nie? No, okay, no. takie tam nawiązanie. I nagle z tym jest tego bardzo długi dialog o Star Wars, no, który tak... robi się coraz bardziej niezręczny i taki nie, 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 nie pasujący w ogóle do tego. No to prawda. W sensie na tyle, że aż ta niezręczność wywołuje jakiś taki uśmiech i, 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 i jakoś trochę zaczyna cię bawić, to, to jak bardzo dziwne to jest i rażące. No, Przynajmniej ja tak miałem. To trochę tak, no. <laughs> Ale, no, to, to, to było dziwne. Hmm. No, także, także lecę w kosmos i w sumie, tak jak ty powiedziałeś, jakby samo to, że oni lecą w kosmos nie jest jakimś super zaskoczeniem, bo ta seria już była zawsze absurdalna i, i dalej jest. Bardziej właśnie to, jak mało pomysłowe to jest, że po prostu, no, kojarzycie te żarty, że wszyscy mówią, że lecą w kosmos. No, no to lecą. I, i tyle, jakby na tym się to kończy, więc. E... Tak, jakby, żeby odhaczyć to. No, no Z jednej właśnie. strony, trochę fajnie, że już to odhaczyli. To znaczy, że w następnych częściach będą musieli wymyślić coś kreatywniejszego niż ten kosmos. Być Mogliby może. sobie zostawić ten kosmos na koniec. A, a tutaj a szybciej wścieki trochę polegają na tym, że każda kolejna część musi być bardziej szalona i absurdalna niż poprzedniej. Stawkę, no. Więc ja jestem bardzo ciekawy, co będzie na etapie tej jedenastej części. No skoro już mówimy o tym, co będzie i co może być, no to na przykład zastanówmy się, co dalej z Johnem Sinom, który oczywiście, jak każdy z, tych, z tego typu vilanów w tej serii, dostaje ten swój, to swoje odkupienie, redemption i, i jest jednak dobry na koniec. Ale nie na tyle, żeby dołączyć do ekipy i, i być no, na grillu. Gr jeszcze nie dostał zaproszenia na grilla, ale, ale jest na dobrej drodze. No, myślę, że to nie jest takie specjalne zaskoczenie, samo to, jak budowane były te retrospekcje, gdzie trochę mm. był ten konflikt między tymi braćmi, ale taki trochę nie do końca... Mm. od początku widać było, że chodzi o to, że dom trochę niesłusznie oskarża tego swojego brata i musi mu jakoś tam wybaczyć, muszą sobie nawzajem no. wybaczyć w zasadzie. No właśnie. I czekaliśmy tylko na to i to było też oczywiste. No i tak jak wspominaliśmy w zasadzie wcześniej. No, no ja mam nadzieję, że właśnie John nawróci, na pewno wróci w, w kolejnych filmach i, i mam nadzieję, że będzie chyba, że częścią się tej. No e, chyba, że z winem. tak. I, I mam nadzieję, że będzie częścią tej ekipy, bo, bo trochę brakuje tego mm, w, wie, większej ilości mięśni w tej Tak, które za mało tego mamy w tej serii. <laughs> no, także to chyba tyle. No dostajemy jeszcze Jasona Titama po napisach. No. Także, okej, okay, wiem, że on wróci i będzie miał jeszcze jakiś związek z tą ekipą, bo spotyka się z Hanem, co jest takim oczywistą rzeczą zresztą, bo on wcześniej go zabił, bo tak myślał przynajmniej. Ale ja też jest swoją drogą jakieś takie zagmatwane tam, nie do końca chyba rozumiem. Ja, ja no. nie wiem, czy jest sens w ogóle jakby analizować tą scenę bo napisach. Ona była i, i tyle. Mhm. A ja zapytam się tak, kogo chciałabyś zobaczyć? Jakiego aktora chciałabyś zobaczyć w następnej części Szybkich Wściekłych? Jako Vilana, może. No ja myślę, że już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chyba nie w y, odcinku, że żeby tak domknąć to koło wrestlerów, aktorów, no to Dave, tak, powinien Dave Batista powinien się Tak, Dave Batista by się idealnie nadał, chociaż ostatnio ktoś zapytał Dave'a Batista, czy chciałby zagrać w filmie z Dwayneem Drockiem Johnsonem i Johnem Cena i on powiedział, no I'm good. <laughs> no Dwayne Johnsona już nie ma w tej głównej serii, więc może z samym Johnem Sinem będzie już chciał. Mm -hmm. Zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć Arnolda Schwarzeneggera. O, no tak, to, to, te, to też są mięśnie, które pasują do, do tej serii. O, no. Oni by się tam no, idealnie nadali. A to prawda, no. Oj, no nawet, nawet staron nawet bardziej niż, niż Schwarzenegger. O, kurde, no. Ja jestem Teraz za. będę rozczarowany, jak tego nie będzie. No, no, to prawda. Teraz będziemy jak ci fani, którzy sobie snują swoje własne fanowskie teorie i są niezadowoleni, jak się nie spełniają. No dobra, to chyba wszystko, jeśli chodzi o szybkich i wściekłych dziewięć. Dajcie znać czy widzieliście ten film, czy czekaliście na niego, jak wam się podobał i dajcie znać na której części skończyła się seria Szybki ściekły. O właśnie, i na której się zaczęła. <laughs> no i to było na tyle od nas. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Obserwujcie nas na Twitterze, lajkujcie nasz nasz fanpage na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.